Właśnie wyszłam z bloku, witam Was w kolejnym vlogu i oto co się okazało. Wiecie, z kim ja mieszkam w bloku? Z czarownicą. Bo obok bloku stoi miotła, więc wywnioskowałam, że muszę mieszkać z czarownicą albo z czymś takim, więc jak widzicie, bajki i baśnie są absolutnie wszędzie, nawet w zwykłych blokach w jednej z części Krakowa. No i swoją drogą gołębie też są wszędzie. Plan na dziś, muszę pojechać na jedne zajęcia, to są te zajęcia, o których w zeszłym tygodniu mówiłam, że ich nie cierpię. Na przykład w tym tygodniu będziemy pisać ten nieszczęsny felieton, bo w rezultacie w zeszłym tygodniu go nie pisaliśmy. No i powiedzcie mi sami, czy można napisać felieton w pół godziny? Nie można, a trzeba. Ja właśnie wyszłam z zajęć, napisałam felieton. Jak on wyszedł, nie wiem. Wydaje mi się, że jest dość sensowny. Ma jakiś początek, ma jakieś tam zakończenie. Wszystko się ze sobą klei. A teraz jadę na rynek, bo ktoś z Was prosił mnie o pokazanie kamienicy numer 27. Tam powinna być taka tabliczka. No nieważne, za chwilę Wam wszystko pokażę. Jak widzicie, jesteśmy na rynku w Krakowie. Teraz znajdziemy tą kamienicę, którą miałam Wam pokazać, tak jak obiecałam gdzieś tam w komentarzach pod poprzednim vlogiem, więc idziemy jej szukać. Znaczy ja wiem, gdzie ona jest. Albo jestem ślepa, albo jestem jakaś dziwna. Znalazłam oczywiście kamienicę numer 27. Oczywiście wiem, że tam mieści się piwnica pod baranami, ale miałam znaleźć taką tablicę na tej kamienicy, no i samej tablicy to ja nie znalazłam. Więc nie wiem, może źle patrzyłam, ale rzeczywiście żadnej tablicy takiej jakiejś wrytej w ścianę się nie dopatrzyłam. Ale dobra, teraz korzystając z tego, że już jestem na tym rynku, przejdziemy się może przez sukiennicę, żeby dawkować Wam te wszystkie atrakcje, bo pomyślałam sobie, że któregoś dnia wybierzemy się może w okolice Wawelu, któregoś dnia pokażę Wam tutaj ten jarmark, który jest na rynku w Krakowie, ale ten jarmark wyjątkowo dobrze wygląda wieczorem, więc idziemy póki co zobaczyć sukiennicę. Słuchajcie, właśnie wyszłam z tych sukiennic, przeszłam przez jarmark, którego zdecydowałam się Wam jednak nie pokazywać, no i co? I teraz będziemy zmierzali gdzieś dalej, jak widzieliście, pokazywałam Wam też pomnik Adama Mickiewicza. Aha, no i bardzo szybko się z tego jarmarku zmyłam, bo oczywiście jestem bez śniadania, jest prawie godzina 12, więc przebywanie w takim miejscu, w którym unosi się tyle zapachów, to nie. To nie jest coś dla mnie. Ja będę zmierzała raczej już w stronę nie śniadania, tylko bardziej, wydaje mi się, w stronę obiadu. A teraz przejdziemy sobie tymi mniejszymi uliczkami Krakowa. Słuchajcie, ja właśnie stoję na małym rynku.
I mam do Was takie pytanie, bo przypomniało mi się moje zadanie z dydaktyki. Miałam zastanowić się nad tym, jakie lektury, takie z epoki, z romantyzmu, warto byłoby przerabiać w liceum, co tam ewentualnie miałoby się znaleźć w tym kanonie, co może z tego kanonu trzeba wyrzucić i jeszcze jak uczyć o oświeceniu w szkole. To też myślę, że jest bardzo ciekawy temat, dlatego jestem ciekawa, czy myślicie, że te teksty oświeceniowe powinny ulec jeszcze większemu jakiemuś wyeliminowaniu, skróceniu i tak dalej, czy może nie? Chętnie posłucham takiej dyskusji, a teraz zabieram Was dalej i spójrzcie. Kraków 100%. Jak widzicie, teraz jesteśmy na plantach. W ogóle marzy mi się taki spacer dookoła rynku właśnie tymi plantami. Tak chyba nigdy nie obeszłam rynku, żeby właśnie przejść jakoś tak plantami dookoła. Więc to mogłoby być naprawdę ciekawe. A teraz po drodze skusił mnie taki rogalik z czekoladą. Wzięłam go oczywiście na wynos, bo pomyślałam, że miło będzie go zjeść właśnie tutaj na plantach. Więc ja zabieram się za jedzenie, później pewnie od razu pojedziemy do mojego mieszkania, no i zobaczymy, co będziemy robili dalej. Zjadłam tego rogala i powiem Wam, to był najlepszy rogal, jakiś croissant, jakiego ja w życiu, w całym moim życiu jadłam. On był z czekoladą, ona smakowała trochę jak Nutella i po prostu brało się kawałki tego croissanta i maczało się w tej czekoladzie. Oprócz czekolady takiej była jeszcze wyboru czekolada biała i krem pistacjowy. Polecam, polecam. Co prawda już zapomniałam, jak to miejsce się nazywa, ale nie wiem, może kiedyś tam sobie o nim ponownie przypomnę. Naprawdę, to był najlepszy croissant, jakiego ja w życiu jadłam. Za chwilę pokażę Wam pocztę główną w Krakowie, no a później już rzeczywiście prosto udamy się do mieszkania. Co, chyba wykorzystałam ostatnie minuty ładnej pogody, bo weszłam do bloku i zaczęło padać. Mam nadzieję, że szybko przestanie, bo wcale nie mam ochoty na deszczowy weekend. No, trzeba być dobrej myśli. Nie polecam mieszkania na trzecim piętrze. Za dużo schodów, chociaż z drugiej strony przynajmniej człowiek się trochę porusza. Hej, właśnie siedzę przed komputerem i znalazłam na mojej poczcie bardzo ciekawą wiadomość. Wiadomość od uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Ta uczennica pyta, czy mogłabym, jeśli spodoba mi się książka uczniów tego liceum, poprosić, by moi widzowie na nią zagłosowali. Powiem Wam szczerze, jeszcze nie czytałam tej książki, prawdę mówiąc nie wiem, czy znajdę czas, żeby ją przeczytać, ale teraz na pewno zerknijcie do opisu pod tym filmikiem, pod tym moim vlogiem, bo tam znajdziecie link właśnie do tej książki stworzonej przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. I jeżeli się nie mylę, to jest zbiór opowiadań. To cykl bogato ilustrowanych opowiadań napisanych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Zachęcamy wszystkich miłośników literatury fantasy do lektury. Właśnie praca zbiorowa uczniów. Oni piszą tutaj o sobie tak. Jesteśmy grupą młodych i zwariowanych licealistów, żądni przygód i nowych wrażeń. Spragnieni sławy postanowiliśmy spróbować swoich sił w konkursie. Pokochaj nas, tak jak my kochamy siebie. Tak więc, tak jak powiedziałam, link znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. No i co, zachęcam do zapoznania się z tą ich książką, bo wiem, że ogląda mnie sporo osób, które są zainteresowane właśnie tego typu inicjatywami, w ogóle szkolnictwem, tego typu sprawami, więc no serdecznie właśnie zachęcam do lektury. Ja też być może któregoś dnia przynajmniej część tej książki przeczytam i oczywiście zagłosuję.
Wiecie co, dopiero jestem na początku nad Niemnem, w tym momencie, w którym Justyna z Martą wracają z kościoła i idą przez te pola. No i tak zwróciła moją uwagę postać Marty, bo ja wiem, że ona no, miała tam, znaczy pałała wielką miłością do Anselma Bohaterowicza. Mam nadzieję, że tutaj nikomu nie spoileruję, jeżeli spoileruję, to wybaczcie, ale wydaje mi się, że to jest lektura, więc spoiler nie odgrywa tutaj jakiejś większej roli. W każdym razie wiedziałam, że ona tak się od tego czasu zamknęła w sobie, chodziła w jakichś ciemnych ubraniach i w ogóle była taka dość posępna. Ale tutaj okazało się, że wracając z tego kościoła miała na sobie mantylę. Mantylę to jest, jak wyczytałam, bo mam wydanie z BNK, krótka peleryna kobieca, rodzaj lekkiego płaszcza bez rękawów i zwykle z kapturem. Była modna do połowy XIX wieku, w drugiej połowie wieku zdradzała staroświecczyznę. Czyli była już przereklamowana mocno, a Marta wciąż jej używała. I wydaje mi się to ciekawe, no bo była modna w pierwszej połowie XIX wieku, a akcja tej książki rozpoczyna się w 1886 roku, prawdopodobnie w czerwcu. Więc taka ciekawostka. Boże, a to mnie rozśmieszyło. Marta miała na nogach wielkie, kwieciste pantofle. Wiem, że są różnice, jeżeli chodzi o właśnie mówienie o to, czym są te pantofle, ale w moich terenach pantofle to są po prostu takie kapcie, w których się chodzi po domu, więc Marta wracała z kościoła i miała na nogach wielkie, kwieciste pantofle. Wiecie, co jest najbardziej fascynujące? Uczytałam zaledwie kilka stron i tutaj cały czas jest mowa o epidemii cholery. Znaczy o tym, że Martę Korczyńską wzięli za cholerę. Tutaj akurat są przypisy i oczywiście pojawia się fragment z pieśni Wajdeloty z Konrada Wallenroda. Więc wszędzie epidemie, wszędzie zarazy. No jak widzicie, ja wciąż niezmiennie czytam i powiem Wam, że jest mi z tym naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście, jak mogłam się tego spodziewać, nad Niemnem naprawdę mnie wciągnęło. Z całego serca oczywiście polecam Wam tę książkę, jak i inne książki Elizy Orzeszkowej. No i chyba to już by było na tyle, bo dzisiaj nic nowego raczej nie wymyślę i nic nowego, raczej ciekawego takiego się już nie wydarzy. Dlatego do zobaczenia jutro w moim kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że sobota okaże się dniem ciekawym.